Cześć, witam wszystkich tutaj w PhysioQuiz. Nazywam się Krzysztof Pater, jestem fizjoterapeutą i dzisiaj chcę Wam przedstawić taki trening mobilności na stawy biodrowe. Jest to inny trening niż te takie typowo rozciągające. Często wykonuję go sam, wyczuję jakieś dolegliwości związane tutaj z odcinkiem lędźwiowym bądź w niższych partiach mojego ciała, więc zapraszam do komentowania, lajkowania, do subskrybowania tego kanału. Hola, hola, Krisu! Zasubskrybuję, jak pokażesz mi tu jakieś fajne ćwiczenia, a nie tak od razu subskrypcja, lajki. Pokaż, co potrafię. Dobrze, proszę Cię, nie przerywaj mi i daj mi nagrywać. Staw biodrowy jest jednym z największych stawów w organizmie człowieka. Po 50 roku życia bardzo duża część osób ma dolegliwości bólowe związane ze zmianami zwyrodnieniowymi właśnie tego stawu. Pierwsze objawy to jest ból w pachwinie, często promieniuje do kolana i doskwiera w takich czynnościach dnia codziennego jak chodzenie, bieganie, a nawet wchodzenie i schodzenie ze schodów. Dlatego w tym filmiku chcę Was przekonać do tego, aby wykonywać już wcześniej te profilaktyczne ćwiczenia, aby nie doprowadzić do tego już momentu takiego mocno bólowego. Dobra, okej, no, rozumiem, bo mnie czasem też boli, no ale weź już pokaż te ćwiczenia. Praca w ciężkich warunkach, ale dobrze, przejdźmy sobie do tych ćwiczeń. Staw biodrowy, staw życia. Warto o niego dbać. Te ćwiczenia możesz wykonać wszystkie w domu. Nie potrzebujesz skomplikowanego sprzętu, tylko i wyłącznie swoje chęci. Ćwiczenie pierwsze, pozycja stojąca. Stopy ustawiamy szerzej i będziemy wykonywać delikatny opad tułowia w jedną stronę. Powinieneś czuć rozciąganie przywodzicieli z jednej strony i później drugą stronę. Ważne jest też to, aby nie wykonywać ćwiczenia na zgięciu. Starać się jak najbardziej mieć wyprostowaną sylwetkę i w tej pozycji kolano idzie na zewnątrz. Rozciągamy, przytrzymujemy chwilę i zmieniamy stronę. Nie musimy trzymać długo. Ważne, aby ten ruch był taki płynny do momentu uczucia rozciągania. Wydech, schodzimy w dół, wracamy, przechodzimy. Wykonujemy sobie 12 powtórzeń, chwila przerwy i druga seria. Teraz w przyspieszeniu zobaczycie sobie, jak ja wykonuję właśnie to. 12 powtórzeń. Ustawiamy się z jednej strony i ruch będzie polegał na zgięciu, odwiedzeniu, dotknięciu i wracamy. O, musimy złapać równowagę, mocno złapać stabilizację na prawej stronie. O, podnosimy, odwodzimy i odkładamy. Nie skręcam tułowia, pracuję tylko i wyłącznie stawem biodrowym. Odrywam, wracam, op i odkładam. Trzeba się skupić i teraz wykonuję 8 powtórzeń w przyspieszeniu, abyście zobaczyli, jak to wygląda. Ciekawie to wygląda, ciekawe. Na pewno spróbuję. Przechodzimy sobie do siadu. Znajdziemy sobie coś, co posłuży nam za przeszkodę. I teraz będziemy wzmacniać ruch zgięcia, odwiedzenia i przywiedzenia w stawie biodrowym. Ruch zgięcia, odwodzenie, opuszczamy, unosimy, przywodzimy, odkładamy. Proste ćwiczenie, ale fajnie wzmacniające mięśnie uda i poprawiające mobilność stawu biodrowego. Możecie sobie wybrać zawsze ze 3-4 ćwiczenia z tych, które są pokazane w filmiku, a następnie, gdy już dojdziecie do wprawy, przechodzić do tych trudniejszych, tych, które sprawiały Wam wcześniej
problemy. Zawsze fajnie jest progresować, do tego zachęcam, ale żeby to zrobić, trzeba czasu i konsekwencji, aby opanować te najprostsze ćwiczenia. Teraz pokazuję 8 powtórzeń w przyspieszeniu. Zobaczcie, jak to wygląda. Mocno czuję tutaj mięsień czworogłowy, mocno pali, niby proste ćwiczenie, a już czuję, że jestem delikatnie zmęczony, więc ćwiczenia są bardzo fajne i dają w kość. Ćwiczenie ostatnie, ćwiczenie piorun. Bardzo fajne ćwiczenie. Układamy sobie stopę w ten sposób, dlatego nazwa piorun. Ręce możemy dać z tyłu i będziemy przekładać hop na jedną i na drugą stronę. Bardziej zaawansowane ćwiczenie, ręce oderwane, hop i drugą stronę. Które chcesz, możesz sobie wybrać. Ja pokażę Wam tą wersję z rękami z tyłu. Wykonuję sobie 10 powtórzeń, lecimy. Szybkie ćwiczenie, chwila przerwy i druga seria. W tym ćwiczeniu słyszałem nawet takie chrupanie w stawie biodrowym, więc często ktoś pyta, czy takie chrupanie to jest coś złego. Jeśli nie prowadzi to do bólu i nie występuje w takich częstych czynnościach dnia codziennego, to nic się nie dzieje. W tym przypadku ja delikatnie słyszę przeskakiwanie, ale myślę, że po dłuższym okresie ćwiczeń takie chrupanie będzie ustępować, gdy ruch i mobilność w stawie biodrowym będzie większa. Było to ostatnie ćwiczenie. Jeśli podobają się Wam takie filmiki, takie objaśnienie i pokazanie, jak ja sobie ćwiczę w takim przyspieszeniu, dajcie znać w komentarzu. Jeśli się podobało, dajcie też lajka, skomentujcie ten film. Mam nadzieję, że był pomocny. Dbajcie o swoje bioderka i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam, Fizjo Chris. Fajne to było. Dobra, masz tego suba, a ja lecę ćwiczyć. Do zobaczenia.